Witaj w kolejnym filmie poświęconym pracy z napięciem w ramach grupowych warsztatów rozwojowych. Zaprezentuję w nim trzy ćwiczenia pomagające pozbyć się napięcia z ciała oraz serię pytań do dyskusji, które warto zadać uczestnikom po wykonaniu takich ćwiczeń. Ćwiczenie. Potrząsanie. Celem tego ćwiczenia jest relaks całego ciała poprzez wykonanie serii niewielkich ruchów rozluźniających w dłuższym czasie. Grupa rozstawia się na sali w dowolny, rozproszony sposób, utrzymując od siebie odległość co najmniej równą zasięgowi ramion lub dowolną inną, na którą pozwalają warunki przestrzeni. Na początek uczestnicy zamykają oczy i wykonują kilka głębokich oddechów, stojąc stabilnie na piętach, w lekkim rozkroku. Skupiają się na swoim ciele, analizując je uwagą od czubka głowy, przez wszystkie części ciała, aż po stopy. Rola prowadzącego polega na podawaniu instrukcji do kolejnych faz ćwiczenia, zachęcaniu do jego pełnego wykonania, a także na przypominaniu o zadaniu osobom, które zaczynają rozmowy lub inne działania. W przypadku osób, które zdecydują się przerwać ćwiczenie, prowadzący powinien zgodzić się na te decyzje, aby mogły one jak najszybciej przyjąć pozycję obserwatora i nie przeszkadzać pozostałym. Część pierwsza. Uczestnicy dynamicznie wspinają się na palce i pozwalamy ciału opadać napięty w szybkim tempie. Pozwalają na to, by ich ciało gwałtownie zatrzymywało się, gdy pięty uderzają o podłoże, powodując wstrząsanie całego ciała jak galaretą. Zachowując świadomość możliwości powstania bólu, kontynuują to ćwiczenie, dążąc do osiągnięcia stanu, w którym całe ciało wibruje jak galareta. Część druga. Uczestnicy przenoszą poczucie galarety w różne części ciała, raz jest ona w jednej ręce, raz w obu, raz w plecach, raz w nogach. Szczególną uwagę zwracają na obszar miednicy i dolnej części pleców. Stąd wyprowadzają powolne ruchy, nadal trzęsąc się. Koncentrują się na różnych miejscach w przestrzeni i angażują szczególne części ciała, na przykład głowę, szyję, prawą lub lewą nogę jednocześnie, utrzymując koncentrację na trzęsieniu miednicy. Część tę wykonują przez minimum 5 minut, jeśli to możliwe, dłużej. Część trzecia. Podnoszą ręce do góry. Teraz całe ciało się trzęsie, a ta szczególna pozycja pomaga zredukować napięcie. Prowadzący powinien pozwalać na opuszczanie rąk dla odpoczynku, jednak nie chodzi o zgodę na przerwanie ćwiczenia. Wracają do podnoszenia rąk i trzęsienia całego ciała. Grupa lub prowadzący mogą odliczać od 10 do 1 i przy 1 opuszczają ręce z głośnym wypowiedzeniem tej cyfry. Omówienie ćwiczenia ma na celu poznawanie reakcji ciała na ruch i odblokowanie. Jak się czuliście podczas ćwiczenia? Jakie dolegliwości, przeszkody, blokady, trudności zauważyliście w ciele podczas jego trwania? Jak reagował wasz umysł? Jakie myśli się pojawiały? Co was motywowało do kontynuacji ćwiczenia? Jakie odczucia pojawiały się w trakcie? Jak się poczuliście po zakończeniu ćwiczenia? Co zmieniło się w waszym stanie po jego zakończeniu? Jakie wnioski można wyciągnąć z tych obserwacji? W jaki sposób wprowadzanie ćwiczeń o charakterze rozluźniającym może wpłynąć na wasz stan psychofizyczny? W jaki sposób zmiana stanu ciała wspiera funkcjonowanie umysłu? W jaki sposób wprowadzenie takich ćwiczeń może wspierać wasze codzienne życie? Ćwiczenie. Rozluźnij się. Ćwiczenie to ma na celu przemianę stanu psychofizycznego z napięcia na rozluźnienie. Bazuje na założeniu, że rozluźnienie ciała prowadzi do zmiany stanu psychicznego. Składa się z intensywnego i uporządkowanego napinania poszczególnych partii mięśni, by rozluźnić całe ciało. Prowadzący powinien zaznaczyć potrzebę uczestnictwa w zadaniu w ciszy i skupieniu oraz poprosić o unikanie jakichkolwiek interakcji z innymi osobami w grupie. Usiądźcie na poduszkach, krzesłach, kocach, wyprostujcie kręgosłup. Weźcie kilka głębszych oddechów.
Rozluźnijcie ciało i umysł. Skupcie całą uwagę na ciele. Zaciśnijcie obie pięści. Zauważcie napięcie w przedramionach. Rozluźnijcie mięśnie. Dotknijcie palcami barków i podnieście ramiona. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Wzruszcie ramionami jak najwyżej. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Zaciśnijcie powieki. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Marszczcie czoło. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Przyłóżcie język do podniebienia. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Zaciśnijcie zęby. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Odrzućcie głowę do tyłu. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Opuśćcie głowę do przodu. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Wygnijcie plecy w łuk. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Weźcie głęboki wdech. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Zróbcie 3 głębokie wdechy. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Wciągnijcie brzuch. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Napnijcie mięśnie brzucha. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Napnijcie pośladki. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Ściągnijcie uda. Wyprostujcie nogi. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Skierujcie palce stóp do góry. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Podkurczcie palce nóg. Zbadajcie napięcie mięśni. Rozluźnijcie mięśnie. Zauważcie zmiany w samopoczuciu. Jak ta praktyka wpłynęła na wasze napięcia? Jak się teraz czujecie? Jakie emocje wam towarzyszą? Jaki macie poziom energii? Jak praktyka wpłynęła na wasze ciało? Opiszcie dla siebie korzyści płynące z realizacji takiej praktyki. Zwróćcie uwagę, w jakich sytuacjach życiowych, podczas jakich zadań możecie korzystać z tej praktyki w celu zmniejszenia stresu i napięcia emocjonalnego. Jakie są wasze wrażenia po wykonaniu tej praktyki? Czy praktyka była łatwa, czy trudna do wykonania? Co się stało z waszymi napięciami, emocjami, z trudnościami? Jak się teraz czujecie? W jakich sytuacjach życiowych, podczas jakich zadań możecie wykorzystać tę praktykę, aby obniżyć poziom stresu i napięcia emocjonalnego? Ćwiczenie oddechowe. Ćwiczenie oddechowe, które pomaga przejść ze stanu napięcia do stanu rozluźnienia. Działa przez skupienie się na oddechu, odciągnięcie uwagi od tego, co wywołuje napięcie, dotlenienie i rozluźnienie umysłu. Prowadzący powinien poinformować o konieczności uczestnictwa w ćwiczeniu w ciszy i skupieniu, a także prosić o zaniechanie wszelkich interakcji z innymi osobami w grupie. Połóż rękę na brzuchu, poniżej linii żeber. Wciągaj powietrze, obserwując, czy brzuch się podnosi. Jeśli tak, to jest dobrze. Jeśli nie, spróbuj znaleźć sposób oddychania, który spowoduje taki ruch. Kiedy wszyscy opanują ten sposób oddychania, przejdziemy dalej. Wyprostujcie plecy. Możecie zamknąć oczy. Możesz myśleć o dowolnych rzeczach. Oddychaj w następujący sposób. Wciągaj powietrze nosem. Wypuszczaj powietrze ustami. Na końcu każdego wdechu zatrzymaj oddech i dopiero zrób wydech. Nie oddychaj głębiej niż zwykle. Skup uwagę na tym, jak powietrze wchodzi przez nos i wychodzi przez usta. Utrzymuj uwagę na tym, jak twój brzuch się podnosi i opada, licz oddechy. Zrób takich 10 oddechów lub zakończ ćwiczenie, kiedy dam sygnał. Szczególnie ważne jest, aby nie oddychać bardzo głęboko,
znacznie głębiej niż zwykle. Po sygnale, 10 oddechach, przejdź nieśpiesznie do normalnego stanu. Usiądźmy w kręgu. Jakie wrażenia przyniosło Wam praktykowanie oddechu przeponowego? Jakie konkretne zmiany zauważacie w ciele, myśleniu, emocjach? Jak można uogólnić te zmiany? Uspokojenie, ukojenie, kontakt ze sobą, ulga, lekkość, swoboda. Jak ta praktyka może pomóc w sytuacjach stresowych, emocjonujących? Redukcja. W jakich sytuacjach możecie stosować tę praktykę? Ćwiczenie. Skan ciała. Ćwiczenie wspierające przejście ze stanu napięcia do stanu rozluźnienia. Działa poprzez skupienie się na ciele, odczuciach, organach, odciągnięcie uwagi od tego, co wywołuje napięcie, dotlenienie i rozluźnienie umysłu. Prowadzący powinien zapowiedzieć konieczność uczestnictwa w ćwiczeniu w ciszy i skupieniu oraz prosić o zaniechanie wszelkich interakcji z innymi uczestnikami. Usiądźcie wygodnie na kocach lub poduszkach i rozluźnijcie się. Wyprostujcie plecy. Dokonajcie skanu ciała. Świadomie zdawajcie sobie sprawę z tego, ile napięcia jest w poszczególnych częściach Waszego ciała. Zamknijcie oczy. Weźcie 3 głębokie oddechy. Doświadczajcie kolejno części ciała, zaczynając od czubka głowy, przechodząc przez twarz, oczy, uszy, usta, policzki, szyję, kark, ramiona, łokcie, dłonie, klatkę piersiową, plecy, pośladki, uda, łydki, aż po stopy. Każdorazowo przenosząc uwagę na nowe miejsce w ciele, oddychajcie. Nie śpieszcie się. Zauważajcie napięcia mięśni, skóry, skierujcie tam świadomość. Oddychajcie do tego miejsca i rozluźniajcie go. Weźcie jeszcze 3 oddechy i otwórzcie oczy. Usiądźcie w trójkach i odpowiedzcie na pytania. Jakich obserwacji dokonaliście? Ile napięć zauważyliście? Czy udało się je rozluźnić za pomocą oddechu? Teraz usiądźmy w kręgu. Jak te napięcia w ciele mogą wpływać na nasze codzienne życie? Jak możemy zmienić nasze życie, będąc świadomi tych napięć i rozluźniając je poprzez świadomą i uważną pracę z ciałem przy pomocy oddechu? Co może się poprawić? Nad czym trzeba pracować? Ćwiczenie to pomaga w budowaniu świadomości miejsc będących ośrodkami napięcia w ciele oraz znaczenia skupienia na nich uwagi. Pokazuje związek między kierowaniem uwagi do napięć a ogólnym dobrostanem. Prowadzący powinien zapowiedzieć konieczność uczestnictwa w ćwiczeniu w ciszy i skupieniu, a także prosić o zaniechanie wszelkich interakcji z innymi uczestnikami. Narysuj sylwetkę człowieka na kartce. Kierując się swoją świadomością, oznacz na niej obszary znane i nieznane, obszary bólu i choroby, obszary przyjemności i zadbane, na przykład miejsca, które regularnie poddajesz zabiegom kosmetycznym, masażom itp., oraz obszary, które lubisz i których nie lubisz. Zauważ, które z pytań sprawiło Ci największą trudność, które stanowiło tylko wyzwanie, a które było proste. Zwróć uwagę na to, którymi częściami i aspektami swojego ciała zajmujesz się na co dzień, dajesz im uwagę, a którymi nie. Zauważ, jakie to przynosi konsekwencje, jeżeli nie zajmujesz się nimi, lub korzyści, jeżeli się nimi zajmujesz. Wybierz 1 do 3 obszarów aspektów swojego ciała, którymi zdecydujesz się zająć w najbliższym czasie. Zapisz od kiedy. Zauważ, w których częściach ciała odczuwasz najwięcej napięć. Usiądźcie w parach i odpowiedzcie sobie na pytania. Co odkryłem? Czego wcześniej nie wiedziałem? Co do mnie dotarło? Na co kierowałem dotąd uwagę? Na co nie zwracałem ostatnio uwagi? Na co będę teraz bardziej uważny? Jak to było odnaleźć i zdać sobie sprawę z najbardziej napiętych części ciała? Jak skupienie uwagi na nich wpływa? Usiądźmy w kręgu. Na co warto zwracać uwagę?
Co odciąga naszą uwagę? Jak to się dzieje, że tracimy świadomość naszego ciała? Co możemy zyskać, mając jej więcej? Jaki sygnał o nas samych daje nam stan naszego ciała? Co może mi dać częstsze kierowanie uwagi na tę część ciała? Jak to może wpłynąć na moje napięcie? Jak będę traktować swoje ciało inaczej od teraz?